było widać, że dominikanki mają problem z przyjęciem i że warto byłoby wzmocnić za zagrywkę. I na treningu, na przygotowaniach, na rozrywkach było widać, że potrafi się zagrywać z wyskoku i niektóre zresztą to robią. A to zresztą w pierwszym meczu tylko Jana Wołosz i Katarzyna Konieczna decydowały się na zagrywkę z wyskoku, a inne zawodniczki nie. I te zagrywki to też nie wzmocniliście. To znaczy, no, te dziewczyny trenują już dłużej i cały czas można obserwować po meczach, że one zagrywają z wyskoku. No i jeszcze jedną zawodniczkę to Anita Kwiatkowska, a reszta zagrywa Brazyliki z miejsca, więc taką jak trenujemy zagrywkę na treninga, taką staramy się grać na meczach. Przede wszystkim nie psuć się, tak? I to widać, bo czasami dzisiaj pogoniłyśmy je zagrywką, ale mają miały dzisiaj taką siłę ataku, że nawet z tego zasobu przyjęcia po prostu grały wysoką piłkę i dziewczyny mają skoczność i siłę i to im wychodziło, no. Największym sporem tej reprezentacji na razie są błędy własne, jakie popełniają dziewczyny. Czy jest jakiś sposób na ich wyeliminowanie? Czy też próbujecie... No na pewno, na każdym treningu staramy się niwelować te błędy. No i w meczu trzeba to samo robić, wiadomo, jest, czasami podejmujemy ryzyko w zagrywce i w ataku i trzeba się liczyć z błędem właśnie wtedy, bo albo się zdobędzie punkt, albo jest po prostu błąd, bo nie można zagrać na półgliska czasami, szczególnie w końcówkach setów, gdzie się takie były sytuacje. No i będziemy starać się na pewno niwelować te błędy, nie tylko my popełniamy błędy, są też zespoły, które też popełniają ich dużo. I wszystko na tym polega, żeby jak najmniej starać się i grać o każdym punkcie. A jak pani się osobiście współpracuje z trenerem Alojzem Świderkiem, bo to jest zupełne przymiesto do trenera Jerzego Matlaka, który no, był dość żywiołowym człowiekiem, a pan Alojzy jest doskonale spokojny, opanowany. No, znaczy, no, którego wolę, no nie mogę tak powiedzieć, którego wolę i nawet nie można tak porównywać, bo to są dwa różne warsztaty, dwóch różnych ludzi o innych charakterach, bo trenera Matlaka też znam z klubu, wracam nim dłużej i no, można powiedzieć, że byłam przyzwyczajona, czy nie wiem, do jego zachowania. Się poznaliśmy może tak bliżej i wiadomo, każdy ma swój styl, tak, prowadzenia meczu i treningu, no a z trenerem Świderkiem współpracujemy się na razie bardzo dobrze. Bardzo fajne są treningi, jestem zadowolona, myślę, że wszystkie dziewczyny też. No i stara się poukładać po prostu to, też przejął tą kadrę dopiero teraz, więc też mu jest ciężko. Pomagamy sobie nawzajem, całym zespołem i walczymy o to na treningach i teraz na meczach, żeby było jak najlepiej nam się grało. Ja to stara jest dobra, tak? Tak, bardzo dobra. Przez ostatnie dwa tygodnie trenowałyście 6 godzin dziennie na hali. Czy nie uważa pani, że brakuje wam jeszcze jakiejś świeżości? Znaczy, no na tym etapie to nie wiem, czy świeżość jest nam potrzebna, bo to jest Grand Prix, tak? Zaczyna się. Imprezą docelową jest to Mistrzostwa Europy, tak? Które są we wrześniu. No i nie wiem, te treningi też miały na celu właśnie na zmęczeniu, żeby niwelować te błędy, żeby jak najlepsze akcje grać na zmęczeniu i zrobiliśmy dobrą siłownię, dobre treningi właśnie taktyczne, jeżeli chodzi i techniczne i to zaprocentuję, na pewno jestem o tym przekonana, bo taka ciężka praca na pewno nie pójdzie na marne. Jeszcze mam jedno pytanie, bo trener Alojzy Świderek powiedział, że pozwala swoim zawodniczkom pić piwo. Jakie jest ulubione piwo Klaudii Kaczorowskiej? Ojej! Nie odpowiem na to pytanie, ale pod fakt możemy wypić jedno piwo. Dziękuję bardzo.